Hejka, tu JJ-ka, witam w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi drodzy, już wielkimi krokami zbliża się zima, zbliżają się święta. Nie wiem, czy już czujecie ten klimat, ale ja już powoli zaczynam go czuć, zwłaszcza, że to jest mój ulubiony czas w roku. Dajcie koniecznie znać, czy wasz również. No i Supercell postanowił ten cały proces przyspieszyć i wprowadza zimową aktualizację, która będzie nazywała się Świąteczną Ucieczką. Przygotował w niej dla nas mnóstwo niespodzianek. Przede wszystkim do gry zostanie wprowadzony nowy zadymiarz, aż 5 nowych skinów oraz modyfikacje do złotych i srebrnych skinów. Za chwilę sobie o tym wszystkim opowiemy, jest jeszcze kilka rzeczy, które muszę wam dopowiedzieć, ale zanim do tego przejdziemy, to muszę ogłosić dwóch zwycięzców z poprzedniego odcinka, którzy zdobyli kody Paysafe w kartę o wartości 25 zł, dzięki temu, że wysłali mi, jak robią zakupy z kodem Farrell w sklepie Brawl Stars. Bardzo dziękujemy za wsparcie, a wy pamiętajcie, że jeżeli robicie jakiekolwiek zakupy z kodem Farrell, to koniecznie podsyłajcie mi je na maila, którego znajdziecie w opisie, a ja już w kolejnym odcinku ogłoszę dwóch kolejnych zwycięzców na kody Paysafe Card. Przy okazji zapraszam również do sklepu Pixi po świetne koszuleczki. Jako że zbliżają się święta, to być może niebawem pojawią się świąteczne wzory, także bądźcie czujni, zaglądajcie na stronę, oczywiście pierwszy link w opisie i do każdego zamówienia otrzymujecie zdjęcie moje oraz Farrella z naszymi autografami. Na zdjęciu jest również joystick. A teraz już przejdźmy do tej naszej zimowej aktualizacji. Przede wszystkim w grze pojawi się nowy zadymiarz, który będzie nazywał się Lu. Lu jest wesołą maszynką do robienia lodu. Jego podstawowy atak polega na tym, że rzuca on rożkami w przeciwników, a jeżeli przeciwnik dostanie tym rożkiem, no to oznacza się taką śnieżynką. Jeżeli zdobędzie określoną ilość śnieżynek, to wtedy zamraża się na jakiś czas. Jeszcze nie wiemy na jaki czas, na pewno dowiemy się tego w najbliższych sneak peekach. Jak na razie mamy tylko takie informacje, ale brzmi to naprawdę bardzo ciekawie. Mamy tutaj informację, że Lu będzie chromatycznym zadymiarzem i będzie on kolejnym członkiem ekipy Gale'a oraz Mr. P. Spójrzmy, jak on się prezentuje. Jak widzicie, na pierwszy rzut oka troszeczkę przypomina mi Mr. P swoją postawą. Jak widzicie, nawet ma czapeczkę, na której na środku ma właśnie Mr. P. W dłoni trzyma rożka truskawkowego, jeśli się nie mylę. Swoją drogą wolałabym, żeby był czekoladowy. Dajcie znać, jaki smak lodów jest waszym ulubionym. No i wygląda jak typowa maszyna do lodów. Tutaj ma jeszcze czerwoną kokardkę, ponieważ musi wyglądać elegancko, skoro jest pracownikiem hotelu. Dajcie znać, jak wam podoba się wygląd tej postaci. Ja w skali od 1 do 10 oceniam tę postać na takie 7 na 10. Mogliby zrobić coś innego, troszeczkę bardziej wystrzałowego, ale nie będę narzekać, ponieważ jednak to jest nowy zadymiarz. Pewnie zastanawiacie się, na czym będzie polegał jego super atak. Super atak będzie polegał na tym, że Lu będzie wyrzucał syrop, który będzie bardzo mocno zamrożony i bardzo śliski, na którym przeciwnicy oczywiście nie będą mogli się w pełni sprawnie poruszać i dzięki temu będzie ich osłabiał. Bardzo fajne nawiązanie do tego, że jest on maszyną lodową, no i ma też oczywiście w swoim asortymencie różnego rodzaju syropy. Także to jest bardzo ciekawe. Myślę, że mechanika samej postaci będzie na pewno troszeczkę na początku trudna do ogarnięcia, ale jak zwykle z każdym zadymiarzem tak jest. Tak samo jak w przypadku Amber musieliśmy się jej troszeczkę nauczyć, tak samo będzie w przypadku Lu. Zauważcie w ogóle, że Amber oraz Lu są totalnymi przeciwieństwami, ponieważ Amber wyrzuca jakby substancję łatwopalną i podpala ziemię, a Lu ją zamraża. Więc jestem ciekawa, jak będzie wyglądała ich konfrontacja i który z tych zadymiarzy będzie mocniejszy. Na temat tej postaci dowiedzieliśmy się na razie tylko tyle. Oczywiście pewnie w najbliższych dniach będziemy otrzymywali jakieś informacje dotyczące tej postaci, żebyśmy mogli po prostu się do niej powolutku przyzwyczajać. Lu będzie zadymiarzem chromatycznym, więc będziemy mogli odblokować go z karnetu zadymiarskiego. Ale uwaga, w tym sezonie nieco się zmieniło, ponieważ zwykle, jeżeli nie mamy kupionego karnetu zadymiarskiego, to możemy odblokować chromatycznego zadymiarza ze zwykłej skrzynki od razu po wejściu nowego sezonu, a tym razem będzie tak, że jeżeli dopiero odblokujemy 30 poziom karnetu tego zwykłego, którego nie kupujemy, to dopiero wtedy będziemy mogli odblokować Lu ze skrzynki. Więc dopiero po osiągnięciu 30 poziomu szansa na wydropienie Lu będzie legendarna, w kolejnym sezonie będzie mityczna, a w kolejnym sezonie będzie
epicka. Tak to będzie, moi drodzy, wyglądało. Dajcie znać, czy taka zmiana Wam się podoba. To jest teraz moim zdaniem troszeczkę bardziej sprawiedliwe, ponieważ w poprzednim sezonie, jak na przykład ja kupiłam karnet zadymiarski za te 160 gemów, czy tam ponad 200, no to za 30 poziom dopiero odblokowywałam tą postać. I teraz nie będzie tak, że na przykład Wy wejdziecie od razu do gry, otworzycie sobie małą skrzyneczkę i Wam wyleci postać, no tylko jednak musicie ten 30 poziom zdobyć, tak samo jak my musimy 30 poziom zdobyć za to, że wydaliśmy gemy i chcemy odblokować tę postać. No nie wiem, moim zdaniem jest to ok. Mamy tutaj jeszcze zaznaczone, musimy Wam przypomnieć, żebyście koniecznie odebrali nagrody z pierwszego sezonu przed rozpoczęciem czwartego sezonu, ponieważ jeśli ich nie otworzycie, no to one zostaną otworzone automatycznie. To skoro nowego zadamiarza mamy już omówionego, to teraz przejdźmy do skinów. Pierwszym ze skinów jest Bellhop Mike, czyli przetłumaczyłam to jako goniec hotelowy. No i Dynamike zdecydowanie sprawdza się w tej roli. Jak widzicie, Dynamike ubrany jest jak na hotelowego gońca przystało. W dłoni trzyma dwie walizki, czyli już widać, że jest to mega połączenie z Mr. P, ponieważ Mr. P również rzuca walizkami. Jego mina się nie zmieniła, nadal wygląda jak psychopata. Na czapce ma narysowanego Mr. P, o ile dobrze kojarzę. Jeżeli ja się mylę, to dajcie mi znać, ale tak mi się wydaje, że to jest Mr. P. No i co, wygląda dosyć elegancko, w całej okazałości go nie możemy zobaczyć. Jestem ciekawa, co on trzyma na plecach. Dajcie znać, czy macie jakieś pomysły i na ile oceniacie tego skina. Moim zdaniem zasługuje na takie 7 na 10. W sumie fajnie, że Dynamike dostanie kolejnego skina, ale pewnie jesteście ciekawi, jakie są kolejne, więc przejdźmy do następnego. Kolejnym skinem jest King Lu, czyli Lu, ale król. I w sumie nie wiem, do czego to jest nawiązanie, ale tym razem Lu nie jest już taki wesoły, uśmiechnięty jak w podstawowej formie, tylko tym razem jest to król, ale naprawdę wściekły. Ma czerwone oczy ze złości, ma koronę oczywiście, no i bawi się taką złotą kuleczką, nie do końca wiem, co to oznacza. Jeżeli wiecie, o co chodzi, no to koniecznie napiszcie mi w komentarzu, ponieważ jestem bardzo ciekawa, a nie mogę tego rozkminić. No i ubrany jest jak taki, no, typowy król na złoto. Na brzuchu ma narysowaną koronę, no bije od niego taka pewność siebie, no ale jest raczej takim negatywnym skinem. Dajcie znać, jak Wam się podoba, ja wolę jednak takie cukierkowe, uśmiechnięte, zresztą doskonale mnie znacie, więc wiecie, że ja wolę takie ładniejsze skiny. Oceniam tego skina 5 na 10. Nie podoba mi się, że jest taki łysy ten Lu. A teraz lecimy z kolejnym skinem. Kolejnym skinem jest Sally Nani i tutaj dowiadujemy się, że Supercell cały czas współpracuje z Brown & Friends. Jak widzicie, Nani tutaj totalnie nie przypomina siebie, jest słodką, świąteczną kaczuszką i tutaj bardzo mi się podoba to, że właśnie na ręce ma fajną, świąteczną bransoletkę z misiem. Tutaj ma taką słodką przypinkę w kształcie Spike'a, no i wygląda jak taka kaczuszka w przesłodkiej piżamce zimowej. Dajcie znać, jak Wam się ten skin podoba, to jest jeden ze słodszych skinów, który się pojawił w Brawl Stars. Ja daję temu skinowi takie mocne 9 na 10. Na pewno z Farelem zawalczymy o tego skina, jeśli tylko pojawi się on po aktualizacji. Szczerze mówiąc, nie spodziewałam się, że akurat Nani dostanie skina i to jeszcze takiego skina, ale w każdym razie jestem z tego powodu zadowolona, no i mam nadzieję, że te skiny pojawią się jak najszybciej, bo już naprawdę nie mogę się doczekać. Lecimy z kolejnym. Tego również się nie spodziewałam, moi drodzy. Choco Piper. Jest to przesłodka Piper w różowej sukieneczce, w różowych bucikach. Na włosach ma przesłodką przypinkę, spinkę w kształcie tego misia z Brown & Friends. No i jej broń również jest customizowana i również bardzo przypomina tego misia. Jeśli dobrze kojarzę, ja nie znam tej bajki, więc jeżeli oglądaliście, to dajcie mi znać, do czego nawiązuje ten skin Choco Piper, ale na pewno kupię tego skina, ponieważ ja kolekcjonuję skiny do Piper, mam chyba wszystkie skiny do Piper, wszystkie mi się bardzo podobają, no i tego skina również oceniam 10 na 10. W sumie jeszcze żadnego skina nie oceniłam 10 na 10, więc uważam, że ten skin jest najmocniejszy. Mamy tutaj pokazaną naprawdę bardzo małą urywkę, więc nawet nie wiemy, jak ona będzie strzelała. Być może będzie ona strzelała jakimiś misiami albo czekoladą. Fajnie by było, gdyby miała jakieś dodatkowe animacje. Dajcie znać, jak Wam się podoba ten skin i który z tych skinów do tej pory najbardziej Wam się spodobał, a my lecimy z kolejnym. I kolejnym skinem jest Connie Max. Nie wiem, ja to przetłumaczyłam na stożek. Nie wiem, o co
chodzi, no ale Max tutaj nie wygląda jak Max, tylko wygląda jak jakiś króliczek, w sumie robokróliczek. Fajne jest to, że tutaj na szyi ma słodką zawieszkę również z tym misiem z Brown & Friends, także wszystko nawiązuje tutaj do tej współpracy z tą bajką. Dajcie znać, jak Wam się podoba ten skin, no moim zdaniem Max powinna być troszeczkę bardziej kobieca, no skoro jest dziewczyną, to powinna mieć jakiegoś fajnego damskiego skina, a tutaj taki wściekły królik, przebiegły, chytry lis, no nie wiem, jakoś mnie ten skin nie przekonuje, ale no dajcie znać, jak Wam się podoba, no ja mu daję takie 5 na 10. Śmiesznie będzie wyglądała na pewno na mapie, ponieważ ma ogromną głowę, zresztą tak jak wtedy ten El Primo Brown, boże, nie pamiętam, jak się nazywał ten skin, ale też ma głowę misia i też wygląda komicznie. No i to było na tyle z wszystkich skinów, a teraz przejdźmy do złotych i srebrnych. Moi drodzy, wszystkie złote i srebrne skiny będą teraz bling bling, to jest moje ulubione określenie. Będą teraz świecące, będą się świeciły. Już nie będą tylko złote i tylko srebrne, tylko faktycznie będą miały takie dodatkowe animacje, że będą się błyszczały na mapie i to będzie taki prestiż, że ma się tego srebrnego i złotego skina. Dajcie znać, co o tym myślicie. Moim zdaniem to jest naprawdę fajne wyróżnienie dla osób, które właśnie zbierają specjalnie te monetki i kupują te skiny i wydają mnóstwo, bo tak naprawdę one kosztują mnóstwo monet. Więc fajnie, że Supercell docenił to i jeszcze bardziej urozmaica te skiny, jeszcze bardziej im dodaje. Ja na przykład nie mogę się doczekać, aż zobaczę błyszczącego Leona, ponieważ ja mam na przykład złotego Leona i już się nie mogę doczekać, aż on zostanie zmodyfikowany. No co, tą zmianę również oceniam 10 na 10. Mamy tutaj takie małe przypomnienie, że wszystkie dochody ze sprzedaży tych ofert mistrzowskich, które się pojawiają ostatnio w sklepie, zostaną właśnie przekazane do tej głównej puli nagród w finałach światowych w Brawl Stars. Jeżeli kupiliście jakąś ofertę, to koniecznie dajcie znać, co to była za oferta. Ale nie tylko to Supercell docenia. Supercell docenia również Waszą kreatywność. Jak doskonale wiecie, ostatnio w Brawl Stars pojawiło się tworzenie map, czyli miejsce, w którym Wy możecie stworzyć swoją indywidualną mapę. No ale doskonale wiemy, że jeżeli stworzymy jakąś mapę, to tylko my na niej gramy albo nasi znajomi. A teraz po tej aktualizacji będzie możliwość, że Waszą mapę zobaczy miliony osób. Będzie możliwość wysłania tej mapy i będzie ona albo lajkowana, albo dislajkowana. Mapa z największą ilością polubień będzie oficjalnie dodana do Brawl Stars i będzie można na niej grać. Także to jest naprawdę bardzo ciekawe i zachęca graczy do takiej kreatywności w grze Brawl Stars. Dajcie znać, co o tym sądzicie, czy macie już jakieś pomysły na nowe mapy. Ja jestem bardzo ciekawa Waszych propozycji, także piszcie koniecznie w komentarzach. Powiedzieli nam również, że słuchają naszych rad i naszych sugestii dotyczących właśnie trybu kreatywnego w Brawl Stars i że nadejdą również małe zmiany, także możemy się ich spodziewać i że ten tryb kreatywny zostanie ulepszony. No i to by było na tyle z informacji dotyczących nadchodzącej aktualizacji. Ja już się naprawdę nie mogę doczekać, Wy na pewno również, także zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli nie możecie się doczekać tak samo jak ja. Pamiętajcie o tym, że jeżeli robicie jakiekolwiek zakupy z kodem Farel, to koniecznie wysyłajcie mi je na maila. No, być może to Wy pojawicie się w kolejnym odcinku i zdobędziecie nagrody. No i oczywiście zapraszam Was jeszcze raz do sklepu Pixi po świetne koszuleczki. Do każdego zamówienia zdjęcie mojej Farela z naszymi autografami. Dajcie znać, na co najbardziej czekacie w nadchodzącej aktualizacji. Ja wiem doskonale, że na pewno na nowego Zadmiarza, ale możecie również powiedzieć, który skin Wam się najbardziej podobał i na jakie zmiany, które ma zamiar wprowadzić Supercell, czekacie. Jestem bardzo ciekawa, czekam na Wasze komentarze, na pewno będę je czytać. A teraz ja już się z Wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć!